Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Gotika 2 wraz z dodatkiem Noc Kruka. Aktualnie chciałem wam powiedzieć, że zapomniałem przeczytać rozkazy od Kruka, przez to bo teraz nie chciał ukończyć tak jakby mojego zadania odnośnie zaginionych ludzi. A w rozkazach Kruk pisze: Dexter, Tydraniu, kiedy jeszcze byłem magnatem, można było bardziej na tobie polegać. Jeśli nie zdołasz porwać więcej ludzi z miasta i przysłać ich do mnie, to będziemy mieli niezły problem z chłopakami w naszej kryjówce. Potrzebuję tu więcej niewolników, albo chłopaki zaczną się buntować. Chyba nie muszę ci mówić, co to znaczy, prawda? Jestem bardzo bliski dostania się do świątyni. Nie mogę sobie pozwolić na żadne, absolutnie żadne kłopoty. A jest jeszcze jeden problem. Prędzej czy później będziemy musieli znaleźć drogę przez wysokie góry w północno-wschodnim Korinis. Piraci nie zapewnią nam transportu, kiedy przestaniemy im płacić. Kruk. I z tym listem idziemy tutaj do Watrasa, który jednym słowem uzna nasze zadanie za zakończone i zaproponuje nam dołączenie do Wodnego Kręgu. By znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Mhm. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Okej. Daj mi lodową strzałę. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza Izgarota. Co do tych znikających ludzi? Tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Zrobił to niejaki Kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci pracują dla niego. Patrz. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Jestem gotów wstąpić w szeregi Wodnego Kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem. Nakazał mi jednak udać się do Górniczej Doliny i dostarczyć mu dowód na potwierdzenie moich słów. Sam musisz zdecydować, co dalej. Dla mnie liczyło się dostarczenie wiadomości. To, czy paladyni podejmą jakieś działania, czy będą czekać na dodatkowe dowody, zależy już od Hagena. Co do ciebie, dowiodłeś swej wartości. Zostaniesz jednym z nas. Będziesz podróżował po tej krainie i wypełniał wolę Adanosa. Niniejszym daję ci pierścień wody, oby pomógł ci znaleźć sojuszników i utrzymać wraz z nimi równowagę tego świata. Niech cię Adano schroni. Idź teraz poznać swych współbraci. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Harpia, gdzie powitają cię wśród nas. Chyba znasz to miejsce. Znajduje się na drodze do farmy Onara. Nie zapomnij założyć pierścienia, tak aby twoi bracia mogli cię po nim rozpoznać. No i pięknie. A więc zostaliśmy prawie że przyjęci do Wodnego Kręgu. W związku z tym możemy teraz udać się do Martwej Harpi. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Zainteresowany? Dobra, pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? Masz jakiś amulet fajny, ale to ochrona przed bronią. Masz na pewno surową stal, to też się przyda. Lekka kusza, pałka z kolcami. No, 85 bym potrzebował, nie mam tyle niestety. Dobra, wyrąbane. To w takim wypadku możemy jeszcze tutaj porozmawiać z Zurisem. Pokaż mi swoje towary. O, Zuris tutaj coś ma. Eliksir siły za 800, ale ma też jakieś inne ciekawe zaklęcia.
Zniszczenie ożywieńca 3 razy sobie wezmę. Deszcz ognia, mała ognista burza. To na razie zostawię, nie będę tutaj tego ruszał. Ogólnie jest też taka ciekawostka, że jak będziemy tutaj dawać datki Daronowi, to po prostu będziemy mieli zwiększane pewne te, jak to się nazywa, atrybuty, w sensie manę i punkty zdrowia, ale chyba głównie punkty zdrowia. I to nie zależy od ilości sztuk złota, ale po prostu od ilości ofiar. Błogosławię cię w imieniu in... Tak, tak, dokładnie. Chciałbym... Chcemy złożyć znowu. Widzicie? Mana plus 2. Doświadczenie plus 100. O, punkty trafień plus 5. Punkty trafień plus 5. Punkty trafień plus 5. I teraz tak to właśnie będzie przebiegać. Dobra, trochę kasy straciłem. Ale spoko, wystarczy mi to, co mam. Mam nadzieję. A, to znowu. Czy ty coś masz, Sara, ciekawego? Za 110. Za 90, 80 ewentualnie. Ale wydaje mi się, że ta pałka z kolcami to i tak jest w sumie nawet dobre rozwiązanie. Jora coś ma ciekawego? Nie, nic nie ma. Znaczy, w sensie niczego nie ma. Mogę ewentualnie za 180 bełtów sobie nabrać. Oj, surową stal. Też jak znalazł. Chociaż szczerze mówiąc, to mógłbym nawet coś posprzedawać, ale jak idę do Martwej Harpii, to tam przecież jest ten cały... no, Boże. Barman, czy tam szef gospody. Więc u niego będę coś mógł posprzedawać. Oczywiście nowy rozdział, jak widać, wiąże się z tym, że mamy tutaj nowy resp potworów. W sumie zamiast tędy iść, to mogę tak naprawdę skoczyć sobie tutaj do tej całej, do tego całego teleportera. Przeniesiemy się w pobliże tej gospody, akurat jak znalazł. Co to było? Polna jagoda. No właśnie, ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz taka. Tutaj coś będzie u góry, na tym pagórku? Nie, nie ma niczego. Serio? Nowa partia chrząszczy. Wcześniej ich było troszeczkę mniej. I hopsa. Dobra, i zanim wejdziemy do tego miejsca tutaj. Rdest daj. To najpierw do Isgarota pójdziemy i mu przekażemy ten cały list. Tylko gdzie on jest? To chyba tutaj było. No i jeszcze przy okazji się pomodlimy. Jezu, to co tak ciężko ci idzie? Za 60 expa tyle normalnie roboty, widzieliście? Okej, pomodlimy się, stówę złożymy. Tylko dziękuję za modlitwę, co jest? Wykorzystałem swój limit, czy co? Może nawet dzień nie minął. Dobra, zapiszę. Dobra. Kolejne bestie pokonane. Jest i on. Hej. Dobra, myślałem, że coś się tutaj wydarzy. Od Watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on.
Dobrze. Możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Na pewno ci się przydadzą. Pokaż. Dobra, i co ty tu masz? O, nic, totalnie nic. Ewentualnie, nie wiem, weźmiemy sobie 3 kule ognia na przykład. Tutaj słyszałem, że były jakieś w ogóle te... tutaj widziałem, słyszałem, że były jakieś w ogóle chyba... ścierwojady, więc możemy sobie je też tutaj ubić. Bardzo dobrze. No i teraz zmierzamy do gospody. Tylko musimy sobie jeszcze założyć ten nasz pierścień cały. Nosisz teraz charakterystyczny znak wodnego kręgu. Mam nadzieję, że dostanę lepszy pancerz. Właśnie to jest taka główna wytyczna, dlaczego to w ogóle wszystko robię, a nie idę do Górniczej Doliny. Pancerz ponad wszystko, pamiętajcie. Dobra, zapiszmy to. Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. To żadna tajemnica. To akwamaryn. Znasz ten kamień? Owszem. Witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym mogę służyć? Inaczej bym się do tego zabrał. Zdarzyło ci się kiedyś korzystać z kamienia teleportacyjnego? A tobie zamienić z kretynem na mózgi! Dopóki mag wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. Tego jest więcej, wiesz mi? Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Jasne, a co mi tam? Masz oto klucz. Wejście zabarykadowałem. Nic mnie już nie dziwi. Pokaż mi swoje... Oczywiście. A chociaż nie, w sumie najpierw to zostaniemy przyjęci, a później... Chodzą słuchy o spotkaniu kręgu w twojej gospodzie. Zgadza się. Powinno się już było zacząć. Ciekawi mnie, co ich wstrzymuje. Widzi i słyszy się to i... Spotkanie zaplanowano na dziś? O ile dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie przeciągnie się jak zwykle. Trzeba po prostu słuchać. Okej. Okay. Mnie mówili co innego. Ziomek się już przebrał, widzę. Sam tak mówiłem. To mnie wcale nie dziwi. Nie mów, że to nieprawda. Czy coś się w końcu zmieni? Okej, okay, kawalorn. Go Kord. Widzi i słyszy się to i Lares Orlan i kto tam idzie? Gan jakiś, nie znam. Problem. Nikt nie chce wiedzieć. Oj, Martin, no tak. Nie wiadomo już komu można ufać. A, czyli kawalor mówił, że nie zdąży na czas, to chyba tutaj na to spotkanie całe, tak mi się wydaje, albo nie wiem. Oczywiste. No dobra, i co? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. To tylko plotki. Mój młody przyjacielu, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi Wodnego Kręgu. Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie Wodnego Kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz gildii. Noś go z dumą, ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać.
Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do wodnego kręgu. Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łam jej. Jeszcze jakieś pytania? To była jego decyzja. A co z bronią? Bronią kręgu jest pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Może tobie lepiej pójdzie. Jak możesz mi pomóc? Poprzez wspomożenie pracy nad twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu się różnego rodzaju ostrzami. Gan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Kawalorn z kolei umie się podkradać. Możecie również nauczyć walki bronią jednoręczną oraz posługiwania się łukiem. Zwróć się do Orlana, jeśli potrzebujesz noclegu. Wszystkie twoje potrzeby magiczne powinien zaspokoić Watras. Muszę się zmywać. Nie będę cię zatrzymywać. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. On zleci ci pierwsze zadanie. Bracia Kręgu, wracajmy do naszych zajęć. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Adanosie, dbaj o równowagę tego świata. A, nowy przybysz. Witaj w wodnym kręgu. No, raczej niczego nie powiedzą. A więc to ty jesteś ten nowy, hmm? Witaj wśród nas, bracie kręgu. Witaj w wodnym kręgu, bracie. Dobra, Orlan może coś tutaj nam pomoże z handlem. Nie, ale pokaż mi swoje towary. Oczywiście, bracie pierścienia. Nie musisz mi tego mówić. Orkowa zguba, fajnie by było już taką broń nosić. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież to dwuręczniaki, wszystko. Wielki topór, jedynie jednoręczny. Niedobrze, niedobrze, panie kolego. Pas umiejętności to nam się nie przyda. Widzi i słyszy się to i owo. Trudno. Czy coś się w końcu zmieni? No i pancerz ten jest, wow, dużo lepszy. Znaczy no, nie aż tak, ale musimy iść do Watrasa, aby nam przydzielił tutaj pierwsze zadanie. Przy okazji sobie jeszcze możemy skorzystać z łóżka i przespać się do rana. I w sumie odwiedzić ten posążek Innosa, aby sobie coś tam powiedzmy zwiększyć. Mam taką nadzieję, że coś zwiększę. Dobra. I jak widać tutaj mamy... A nie, mamy jednak najemnika. Myślałem, że będziemy jakimś... Nie wiem... Bratem pierścienia czy czymś takim, ale jednak nie jesteśmy. Okej. Okay. Chodźmy tutaj. Jeszcze tylko sobie to zapiszę, żeby zaraz nie zaprzepaścić 100 sztuk złotych monet. No, i zwiększył się o 1. Przydałoby się jeszcze... A nie, nie, jednak nie przydałoby się jeszcze... O nie, przydałoby się, bo teraz mam ten pierścień oświecenia, a tu mam pierścień wodnego kręgu, a ja potrzebuję pierścień mocy, dokładnie. No i mam 79 i właśnie miałem mówić, że przydałby się jeszcze jeden punkt. Okej. On coś tam wspominał o tym całym... kamieniu teleportacyjnym, więc możemy sobie z niego skorzystać. Może uda nam się gdzieś tam w pobliże miasta przenieść. Nie będziemy musieli biegać tego dystansu cały czas. Co to jest tutaj za czarna dziura? A, bo to są te gobliny chyba. Dobra, zapiszmy to. Jestem ciekaw, czy uda mi się je pokonać. No, udało się nawet. Dobra, tylko też wypadałoby teraz się uleczyć. Zapisać. O ja. Jeszcze tego brakowało. Dobra. Dobrze, że kupiłem te zwoje z tym całym
zniszczeniem nieumarłych, czy jak to się tam nazywało. Dobra. Wypij sobie coś pod manę. No i świetnie. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Bardzo dobrze. Szkatułka z klejnotami. Miecz dwuręczny paladyna. Miecz paladyna. Czarna ruda? O kurde. 80 siły wymaga, jednego punktu mi brakuje. Ale to jest dwuręczny paladyna. A tu mamy zwykły paladyna. No ale niestety ta pałka jest lepsza. Okej. Ognisty łuk 2000 wartości. Zombiale, czyli prawdopodobnie zombiale tych paladynów. No i faktycznie, kamienna tablica tutaj jest. Mamy też portal. Żądełko. Skórzane mieszki, mikstura. Oj. Nie do końca tak to miało wyglądać ogółem. Dobra. Może zróbmy to inaczej. Wczytamy sobie to. Tutaj będziemy mieli te zombiale, dobra. Weźmiemy sobie to zniszczenie nieumarłych. Raz. Dwa i trzy. Niczego tu nie znajdę. Akurat nie zombie chciałem, żebyś tutaj namierzył. Tutaj niczego nie ma i tu jest ten miecz paladyna. I tutaj miecz paladyna. Dobra, i teraz zamiast wziąć i przechodzić przez ten portal, to przejdziemy się do miasta, weźmiemy od Watrasa pierwsze zadanko i udamy się do portalu, przeniesiemy tu i stąd przeniesiemy się z powrotem w tamto miejsce. Ale to oczywiście będzie kolejny jakiś tam, powiedzmy, odcinek, który będzie ukazywał pierwsze zadanie jako tutaj członek wodnego kręgu. W sumie luz, bo tak naprawdę nie możemy tylko korzystać z tego pancerza w mieście, więc... to nie będzie żaden problem. Ubierzemy sobie ten pancerz najemnika i już. A ciekawe, co będzie, jak w ogóle wejdę sobie do miasta w tym pancerzu. W sumie zaraz będziemy mieli okazję się przekonać tak naprawdę. Myślę, że w tym Jarkendarze będzie łatwiej niż w Górniczej Dolinie, bo jeśli ja tego orka tyle prałem, to bez sensu, żeby się męczyć. Kolejny wilk. Wcześniej go tu... A, nie, bo ja tędy nie szedłem przecież. Skorzystałem z portalu. Dobra. O, krwiopijec jeszcze tutaj na dole. Ileż expa można wytargać, to trzeba wytargać.
Dobra. Zapiszmy to na szybko. Nie, mogę normalnie wejść. On po prostu za dużo. Teraz każdy już o tym wie. On po prostu za dużo. Watras mnie pewnie zaraz zabije za to. Ale warte to. Tych doznań. Hej. Dostarczyłem twoją wiadomość. Przyjmij więc moje podziękowanie. Możesz teraz wybrać swoją nagrodę. Pierścień zręczności, jeden szczaw. Dobra. Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Lares doprowadzi cię do niego, o ile sam nie dostarczył jeszcze ornamentu. Niech cię Adanos prowadzi. Dobra. No dobra, jeśli bym chciał przekazać datek na kościół Adanosa, to też coś mi zwiększy, czy nie? Dat? Jaką? Bo? Nie. Dobra. Nie, chyba raczej nic się nie stanie. Ma. Dziękuję. Mana 23, punkty trafień są jakie są. No nic się nie zwiększyło, tak naprawdę. Dobra, w takim wypadku szybkie wczytanko oczywiście, bo żeśmy zaprzepaścili całą kasę. No i w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek, bo w kolejnym wyruszymy sobie już w stronę Jarkendaru. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.